Okej, słuchajcie, pięć trików, dzięki którym wzniesiesz swój trening na wyższy poziom, to jest temat webinaru, który dla Was przygotowałem i tak jak zostało przed chwilą powiedziane, ja mam na imię Kuba Staniszczak, jestem trenerem personalnym oraz instruktorem treningu funkcjonalnego i aktualnie jestem także w procesie szkolenia się na eksperta ruchu. Jedno z drugim jest powiązane. Jakby, żeby dalej nie przedłużać tego wstępu, zaczniemy sobie działać. O czym będzie mowa dzisiaj? Tak jak w tytule, pięć trików. Pierwszym z nich jest przede wszystkim oddech. Powiemy sobie, o co w tym chodzi, tak? O co chodzi w samym oddychaniu, czym jest przepona, jaka jest specyficzność oddychania. Drugi temat to jest core. Aktywowaliście core przed chwilą podczas ćwiczeń z Kingą. Również powiemy sobie, czym jest. Jakie to są mięśnie, czym jest zjawisko kokontrakcji, świetne swoją drogą, i jaki ma wpływ na trening. Kolejną rzeczą jest temat poruszony w związku ze wzorcami ruchowymi, ile ich jest, jakie są, gdzie występują, czy zawsze należy poruszać się zgodnie z wzorcem, ponieważ od jakiegoś czasu jakby zamknęliśmy się w takim pudełeczku, które nam mówi, że wiecznie kręgosłup ma być prosty, nie? Także poruszymy sobie ten temat. Następnie rolowanie powięziowe. Czym jest powięź? Czemu służy rolowanie przed treningiem? Jak się rolować? Powięź jest dosyć świeżym tematem, więc myślę, że warto się nim zainteresować. No i nagrywaj się. Czyli o tym, czego nie widać na pierwszy rzut oka, to jest punkt piąty. Mega prosty, jakby zbyt dużo tutaj nie ma do powiedzenia, ale uważam, że jest niezwykle użyteczny. I teraz tak, o co chodzi z oddechem? Układ oddechowy, moi drodzy, składa się z części organizmu, które dostarczają tlen do komórek i tkanek. Okay? To jest jasne. Wydalając jednocześnie z powrotem do atmosfery powstający w nich dwutlenek węgla. I w tym stwierdzeniu, jakby w tym zdaniu, mamy już poniekąd wyjaśnienie, na czym polega oddychanie. I to nie jest tak, że jakby my musimy za pomocą oddychania zaopatrzyć się w tlen. Bardziej chodzi tutaj o to, żeby usunąć z organizmu dwutlenek węgla, który jest dla nas szkodliwy. Jakby to jest główny cel oddychania. Ten układ zaczyna się od nosa, okay? Przegroda sięgająca od początku aż do samego końca podniebienia. Jest to dosyć duży obszar. Przez gardło do tchawicy, która następnie rozdziela się na dwie odnogi, kierując powietrze do prawego i do lewego płuca. Następnie oskrzela główne doprowadzają powietrze do oskrzeli płatowych, te do oskrzeli segmentowych, a następnie te już do oskrzelików. I to jest teoria. Okay. Następny slajd. O co w tym chodzi? Żeby uprościć Wam, odbiorcom, zobaczenie tego układu, wyobraźcie sobie drzewo obrócone do góry nogami. Okay. Tchawica to jest pień. Okay. Rozdzielający się u góry na dwa grube konary. Nie? Załóżmy mniej więcej tu, w tą stronę powinno iść. Hop, hop. Okay. Czyli oskrzela główne, z których wyrastają mniejsze gałęzie pokryte ogromną liczbą, w cudzysłowie, liści. Okay? Czyli jak mamy te dwa grube konary idące hop, w tą stronę, od tych konarów odchodzą gałęzie, które mają mnóstwo liści, tak, w cudzysłowie. I te liście to są okrągłe pęcherzyki płucne, odpowiadające za transport tlenu do krwi. W płucach znajduje się ich 300 milionów, potężna liczba, i każdy jest otoczony maleńkimi naczynkami krwionośnymi nazywanymi kapilarami płucnymi. Okay? I aby lepiej zrozumieć ogrom tej liczby, wyobraźcie sobie, że obszar styku pęcherzyków z kapilarami odpowiada wielkości kortu tenisowego. Nie? Czyli jakbyśmy to wszystko rozciągnęli, to zajęłoby nam to obszar wielkości właśnie kortu tenisowego. Tutaj na dole na prezentacji macie również takie przypisy. Jest Patrick McKeown, Przewaga tlenowa. Polecam książkę, jest rewelacyjna, w 100% skupiona na oddychaniu. I grafika. Jak to wygląda? To jest nasz pień drzewa.
Nie? Nie wiem, czy widać kursor, w każdym razie no powinien. Tchawica, krtań, następnie jest tchawica, mamy pięć drzewa, później są oskrzela główne, czyli jako występujące jako te nasze odnogi, następnie oskrzela płatowe, tak? Oskrzela segmentowe, czyli gałązki i oskrzeliki. I to jest lewa strona grafiki. Po prawej natomiast widzimy po prawej są właśnie kapilary płucne, okay? I połączone z nimi naczynka krwionośne. To są kapilary, tutaj są naczynka krwionośne, które transportują tlen do tętnicy i do żyły płucnej. Okay. Oddech dalej. Przepona. Słuchajcie, przepona jest takim przypominający kształtem kopułą mięsień znajdujący się pomiędzy klatką piersiową a jamą brzuszną. Nie? Czyli jakby z definicji wychodziłoby na to, że gdzieś między klatą a brzuchem, czyli gdzieś tu, jest przepona. Jest głównym mięśniem oddechowym człowieka, a jej poprawne używanie zapewnia prawdziwie głębokie, efektywne oddychanie. Słuchajcie, czasami się mówi, żeby wziąć głęboki oddech. Nie, nie chodzi o to, żeby wypełnić płuca tlenem. Chodzi o to, żeby wypełnić przeponę. Dlatego jest to ujęte jako prawdziwie głębokie, efektywne oddychanie. Jeżeli chcesz poczuć, gdzie znajduje się przepona, połóż dłonie na wysokości ostatnich żeber, kierując je od przodu ciała do boków. No i teraz tak, jak mamy żebra, schodzimy sobie do żeberek ostatnich. Tutaj jakby na granicy zaczyna się już tkanka miękka, okay? I te żeberka są tu, hop, 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 schodzą się do splotu słonecznego. I teraz no, wiadomo jest, że nie przebijemy się palcem przez te żebra, więc żeby wyczuć przeponę, żeby wymasować przeponę, wystarczy wbić sobie palce pod żebra, nie? Tu. Nic się nie stanie, totalnie jest to bezpieczne. Możemy użyć kciuka, wbić sobie pod żeberko, wymasować przeponę. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Jak to wygląda graficznie? Tak jak zostało powiedziane, na tej prawej grafice widać właśnie masowanie przepony. Nie? Mamy widoczne ostatnie żebra i mamy widoczne dłonie gościa, masażysty, fizjoterapeuty, który właśnie masuje przeponę. Na lewej grafice widać, jak ona działa. Nie? Na pierwszej, na górnej jest sytuacja, w której bierzemy wdech i przepona się opuszcza, na kolejnej pod nią jest wydech i przepona idzie do góry. I dokładnie to samo jest na tej grafice, tylko jakby to jest już grafika pochodząca z eksperymentu. Nie? Tu jakby ludzie, którzy tworzyli tą grafikę, użyli butelki, użyli rureczek, baloników, jednego wielkiego balona na dole, który miałby symulować właśnie przeponę, nie? Więc jeżeli ciągnęli tą gumę, ten balon, to te dwa baloniki wewnątrz napełniały się powietrzem, imitując jakby, imitując nasze płuca, po prostu. Kiedy balon od dołu imitujący przeponę wszedł do góry, no to płuca z automatu też się opróżniały, nie? To jest jakby schemat pracy płuc i przepony. I teraz jak aktywować przeponę? Jak w ogóle zacząć jakby pracę z przeponą, ponieważ bardzo wiele osób nie ma zielonego pojęcia, że pracują przeponą lub na przykład nie potrafią pracować przeponą, nie? Oddychają bardziej klatką piersiową, czyli unoszą ramiona do góry, barki do góry, nie? Niektórzy oddychają brzusznie, to się tyczy głównie mężczyzn. Naszym mięśniem oddechowym jest przepona. I teraz, żeby taką zbudować sobie świadomość oddechową, jak to robić, należy skupić się na oddechu, między innymi przez położenie ręki na klatce piersiowej. Nie? Weźmy sobie pięć oddechów w taki sposób, żeby tylko ręka na klatce się unosiła. Dwa.
trzy, cztery i pięć. Kolejny etap. Połóż rękę na brzuchu. Nie? Niech pracuje tylko i wyłącznie brzuch. Klatka jest w miejscu. Trzy. Cztery. I pięć. Następnie użyj obu dłoni i niech pracują teraz razem, nie? I klatka ma się unosić, i brzuch ma się unosić. Głębokie oddechy, głęboki wdech, głęboki wydech. Dwa. I pięć. Ekstra. Połóż ręce na ostatnich żebrach, czyli tutaj, gdzie wcześniej szukaliśmy przepony. Jakby samo dotknięcie tych miejsc spowoduje, że łatwiej będzie nam kierować powietrze w stronę właśnie przepony. Nie? Wyobraźmy sobie, że powietrze idzie w kierunku dłoni i żebrami chcemy te dłonie rozewrzeć na boki. Nie? Lecimy. Pięć oddechów. Cztery. I pięć. Kiedy poczujemy, że mamy już kontrolę nad swoim oddechem, że jesteśmy w stanie pracować tylko żebrami, wykorzystajmy sobie sprzęt. Gumę. Najzwyklejszą w świecie gumę. Jeżeli widzicie sportowca, który się rozgrzewa w ten sposób przed treningiem czy jakimś wydarzeniem sportowym, to zapewne jest bardzo, bardzo świadomy swojego ciała. To jest jeszcze dosyć niespotykany widok. W każdym razie gumę sobie zawiązujemy wokół żeber, zaciągamy ją i próbujemy teraz żebrami tą gumę rozepchać. Dwa. Trzy, cztery i pięć. Jakby prawidłowa rozgrzewka przepony, prawidłowa praca przepony jest jednym z elementów, które zdecydowanie wpłyną na wasz trening. Specyficzność. Bardzo ważna rzecz związana z oddechem. Słuchajcie, trzeba sobie zbudować świadomość swojego oddechu. Jakby każdy sport ma swoją specyfikę oddychania. Inaczej oddychają zawodnicy sztuk walki, nie? Są szybkie oddechy, nie? Szybka praca, cały czas. Inaczej będą oddychali biegacze, to będzie wydłużony oddech, nie? W miarę jednostajny, jeśli to jest biegacz długodystansowy oczywiście. Inaczej oddychają zawodnicy trójboju siłowego. To jest ciekawa rzecz, ponieważ przed każdym powtórzeniem w trójboju z bardzo wysokim obciążeniem zawodnicy nabierają bardzo dużo powietrza właśnie w przeponę, zatrzymują to powietrze dopiero na przykład przy przysiadzie, wykonują powtórzenie i dopiero przy górnej fazie ćwiczenia jest wypuszczenie. Nie? Rozepchanie przepony na boki, jeżeli ta przepona się rozejdzie, spowoduje, że ich pozycja, ich postawa będzie bardzo mocno ustabilizowana. Lepiej niż jakby tego powietrza po prostu tam nie było. No i jeszcze inaczej wiadomo oddychać pływacy, nie? Wiadomo, oni mają zatrzymanie powietrza, krótki pobór, hop, jeżeli płyną kraulem, nie? Znowu zatrzymanie powietrza, krótki pobór i tak cały czas. Naucz oddychać się zgodnie ze specyfiką twojej aktywności. Oddychać trzeba się nauczyć. To nie jest tak, że organizm wie, jak to robić od samego początku. Bardzo wielu ludzi oddycha błędnie, nawet stojąc czy siedząc. Nie? Następny temat, core, czyli centrum. Niezwykle ważna grupa mięśniowa, ponieważ pełni między innymi funkcje stabilizacyjne organizmu. Tworzą swego rodzaju gorset,
który utrzymuje stabilność kręgosłupa i miednicy i zwane są więc mięśniami posturalnymi. No bo gdyby nie one, to nasza postura prawdopodobnie by wyglądała jakby była na sprężynce, nie? Powięź lub jakakolwiek inna tkanka by łączyła górę ciała z dołem, ale działałaby na zasadzie takiej sprężynki, nie? Tutaj nic by nas nie stabilizowało. I na grafice można zauważyć, jakie to są mięśnie. Okay? I to są, zaraz sobie o nich powiemy bardziej, w każdym razie. Przede wszystkim są to mięśnie skośne brzucha, mięśnie poprzeczne, wielodzielny kręgosłupa widoczny na drugiej graficzce. Jest to mięsień dna miednicy i przepona. Jedziemy dalej. I właśnie to, co zostało powiedziane, w skład naszego rdzenia wchodzą takie mięśnie jak przepona, okay, stabilizacja górna, mięśnie dna miednicy, stabilizacja dolna, mięsień wielodzielny, stabilizacja tylna, mięsień poprzeczny brzucha oraz skośny brzucha. Jest to stabilizacja boczna i przednia. Czyli jakby oczami wyobraźni, jeśli byśmy sobie to chcieli zobaczyć, to faktycznie jesteśmy z każdej strony tutaj pościskani przez mięśnie, którymi władamy. Okay. Kokontrakcja. Niezwykle ciekawe zjawisko. W najprostszym tłumaczeniu jest to po prostu współskurcz mięśni. To znaczy, że jeśli jeden z nich się napina, pozostałe napinają się razem z nim. I faktycznie tak jest. Jeżeli napniemy sobie mięśnie brzucha, z automatu napnie nam się mięsień na miednicy, przepona, mięsień wielodzielny. Nie będziemy tego czuli, to nie jest takie napięcie jak przy wykonywaniu serii na biceps, nie? Że tutaj bardzo mocny skurcz jakby daje znak, że halo występuje. Nie? Dzieje się to samoczynnie. To jest cudowna jakby umiejętność, jakby to, co zostało powiedziane przed chwilą. Jeżeli napinamy sobie brzuch, to cały gorset, tak? cała ta zbroja, całe nasze centrum jest wtedy napięte, co powoduje, że o wiele lepiej się stabilizujemy. Tutaj mamy odpowiedź na to, dlaczego warto umiejętnie pracować z core. Funkcja. Czynności mięśni core można przedstawić ogólnie jako utrzymanie stabilizacji i rusztowanie dla kręgosłupa. Czyli to, co sobie powiedzieliśmy przed chwilką, dosłownie jakbyśmy ich nie mieli, to byśmy sprężynowali. Utrzymywanie wyprostowanej postawy ciała, wzmocnienie całej sylwetki. Ponadto odpowiednio silne mięśnie core, przepraszam, ułatwiają trening i wykonywanie czynności kończynami górnymi i dolnymi. Jeżeli tutaj w centrum wszystko nam się spina, to cała energia, którą generujemy, będzie stąd przekazywana na kończyny. Okay? Spróbujcie sobie zrobić jakiekolwiek ćwiczenie z napięciem mięśni brzucha i bez napięcia mięśni brzucha. Niech to będzie przysiad z jakimś delikatnym obciążeniem, nie? Żeby 15-20 kg. No chyba, że ktoś potrzebuje mniej lub więcej, wiadomo. Każdy jest inny, nie? Ponadto odpowiednio silne mięśnie core ułatwiają trening i wykonywanie czynności kończynami górnymi, są bazą wyjściową do bezpiecznego uprawiania aktywności fizycznej i zapewniają stabilny środek ciężkości ciała. Było to przed chwilką powiedziane. Dzięki core czujemy się sprawniejsi, mocniejsi i zdrowsi. No jasna sprawa, jakby nie było, uprawiając sport, zawsze się tak dzieje, nie? Core, aktywacja i ćwiczenia. Moi drodzy, bardzo wiele osób, z którymi przyszło mi pracować, miało problemy z napinaniem właśnie mięśni brzucha, z aktywowaniem tego core. Jak to zrobić, nie? Kiedyś słyszeli, żeby na przykład wciągać pępek do kręgosłupa, co poniekąd jakby można by było zastosować, tylko wtedy na przykład występuje sytuacja, że co niektórzy nie napinają tych mięśni tak czy inaczej, nie? Wykorzystują inne mięśnie, które niekoniecznie są związane z core. Żeby uzupełnić ten pępek do kręgosłupa, weźmy sobie jeszcze kolce biodrowe, zaangażujmy. I teraz tak, zwróć uwagę na pępek i kolce biodrowe, nie? Miejmy to na uwadze. Pępek, wiadomo, kolce biodrowe są tu. Jak mamy pępek, to od pępka tutaj takie dwa guzki na pewno jesteście w stanie wyczuć. To są właśnie kolce biodrowe.
Oddychając z każdym wydechem, staraj się kierować pępek do kręgosłupa, to co zostało teraz powiedziane, a kolce biodrowe ściągać do siebie, czyli pępek z wydechem. Do kręgosłupa jednocześnie kolce próbujemy wciągnąć do siebie, ściągnąć do siebie. Ludzie, którzy jakby po raz pierwszy poczują, jak aktywują się mięśnie brzucha, mogą być nieco zdziwieni, nie? Jakby to jest czasami takie wow, że tam coś jest, nie? Mam mięśnie, kurde, potrafię je spinać. Jakby rewelacyjne są takie reakcje. Okej, okay. Po kilkunastu powtórzeniach, czyli wtedy, kiedy poczujecie, że faktycznie potraficie napinać sobie ten brzuch, utrzymaj napięcie brzucha jednocześnie oddychając. To jest klucz do wykonywania ćwiczeń, nie? Poważnych ćwiczeń czy zestawów ćwiczeń. Jeżeli napniemy sobie core i jesteśmy w stanie normalnie rozmawiać, ja teraz tutaj cały ten gorset mam napięty, jesteśmy w stanie rozmawiać swobodnie, to jesteśmy na takim etapie, gdzie powiedzmy, możemy powiedzieć, że nauczyliśmy się pracować z core, że umiemy go używać prawidłowo, nie? Aktywacja i ćwiczenia. Słuchajcie, ćwiczenia jakby poukładałem w takiej hierarchii od najprostszego do najtrudniejszego i pierwsze z nich to jest dead bug, czyli martwy robak plus ruch kończyn jako utrudnienie, nie? Jeżeli nie jesteśmy w stanie wejść na przykład w drugą pozycję, którą tutaj macie na grafikach od samego początku, bo nasze mięśnie są za słabe, to zaczynamy sobie od pozycji leżącej po prostu. Regresujemy ćwiczenia do tego momentu, aż będziemy w stanie któryś z nich wykonać w sposób optymalny. To jest ważna rzecz w programowaniu treningu. No i okej, dead bug wcale nie jest tak prostym ćwiczeniem, jakby się wydawało. Żeby dobrze je wykonać, co niektórym naprawdę czas do opanowania tego ćwiczenia to jest czas rzędu tam kilku tygodni, kilku miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach kilku lat, nawet nie, 2-3 na przykład, jeżeli naprawdę chcemy dobrze popracować z core. W każdym razie to jest początek, nie? Mamy pierwszą tę graficzkę, leżymy na plecach, unosimy nogi i ręce do góry, tak żeby w stawie biodrowym i barkowym były kąty 90 stopni, kolanowym i skokowym również. Jakby to jest pierwszy wariant, utrudnieniem jest właśnie ruch kończyn, czyli wyciągamy sobie jedną rękę na głowę, przeciwną nogę lub też na samym początku po prostu jedną rękę, hop, drugą kombinujemy, bawimy się, nie? Jedna noga, druga noga, sprawdzamy jak to wszystko działa. Drugim ćwiczeniem, jakby takim średnio trudnym, nie? Jest Bill Plank, bisiek, świetne swoją drogą, bardzo wiele przejść i kombinacji można z tego, z miśka jakby wykonać i tu odsyłam również do Animal Flow, świetny sposób jakby treningowy, świetna metoda na mobilność i stabilizację. Plus ruch kończy, nie? Wiadomo, jak mamy na tej drugiej graficze kobitkę, która jest właśnie w pozycji Bill Planka, jeżeli ma obie ręce na ziemi, no to ma 4 punkty podparcia, nie? Wystarczy, że zabierzemy jeden, o, czyli dotkniemy się na przykład do barku i to ćwiczenie już jest trudniejsze, nie? Możemy na przykład z tej pozycji zrobić to samo, co w martwym robaku, czyli wysunąć rękę nad głowę albo nogą, nie? Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Trzecie ćwiczenie, plank, czyli deska, plus ruch kończyn. Słuchajcie, jakby plank jest ćwiczeniem, które, kurczę, należałoby, albo inaczej, jeżeli chcemy wiedzieć, czy nasz core jest silny, odpowiednio silny, czy możemy powiedzieć, że już jest wytrenowany, to w planku powinniśmy wytrzymać jakieś 45 sekund, minuta, to już jest naprawdę dobrze, jest okej. Okay. Nie, jest bardzo spoko. Nawet 30 sekund do takiego zwykłego kowalskiego to już jest dużo, jeśli chodzi o deskę. I taka drobna uwaga jakby związana z techniką. Wiele osób ćwiczy plank, czy robi plank w ten sposób, nie? Mają ręce tak, niektórzy mają ręce tak, niektórzy jeszcze w ogóle inaczej. Tu 90, 90 i ręce w ten sposób. Nie? Kojarzymy takiego gościa wpisanego w okrąg, człowieka, wie to z Jańskiego, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie on stoi w
ten sposób. Nie? To jest nasza naturalna pozycja anatomiczna i w ten sposób również należy ustawiać się do planku. Taka ciekawostka dodatkowo. Okay. Wzorce ruchowe jako kolejny punkt i pozycje wzorcowe, tak woli ścisłości. Wśród funkcjonalnych pozycji bioder i barków, biodra, barki, możemy rozróżnić 7 podstawowych konfiguracji. 4 dla barków, 3 dla bioder i tych 7 typów ustawienia ciała opisuje początkowe i końcowe pozycje większości ćwiczeń oraz wykorzystuje pełny zakres ruchu i kontrolę motoryki, których potrzebujesz, by być w pełni sprawnym człowiekiem. Co to znaczy? Jakby sama definicja niewiele nam tutaj będzie mówiła. I posilimy się grafiką pochodzącą z książki doktora Kelly'ego Starretta, Bądź sprawny jak Lampard. Kozacka książka, polecam raczej dla trenerów. Mnóstwo wiedzy, takie naprawdę bardzo podstawowe, jeśli chodzi o wzorce ruchowe. Jeśli chodzi o barki, lecimy po kolei, nie? Wyprost, okay. To jest raz, wyciskanie, czyli w tą stronę, wzorzec push. Dalej mamy ręce opuszczone, czyli jest to rotacja wewnętrzna po prostu. Nie? Tutaj mamy rotację zewnętrzną, hop. Okay. To są wzorce, które powinniśmy wykonywać płynnie, sprawnie, w pełnych zakresach, ponieważ może być sytuacja, że mamy jakąś blokadę, nie? I zatrzymujemy się w tym miejscu. Nie ciągniemy rąk już do góry, hop, tylko zostają tu. Okay? Trzeba wprowadzić coś, co nam naprawi zakres naszego ruchu, jakieś ćwiczenie. I wzorce ruchowe dla biodra. Okay? Przysiad 1, przysiad 2, czyli wiadomo, zwykły przysiad, gdzie biodra są równo z zestawem kolanowym, nie? Wtedy możemy mówić, że mamy do czynienia z przysiadem. Drugi przysiad to jest po prostu skłon lub też martwy ciąg, nie? Nie ma problemu, żeby to tak nazwać. Kolejny wzorzec to jest pistolet, najtrudniejszy, no i wykrok, nie? Wykrok, myślę, wszyscy znają. Lecimy dalej. Gdzie występują? Okay. Wzorce ruchowe obejmują pozycje początkowe i końcowe w większości ćwiczeń wykonywanych na siłowni. Słowo początkowa i końcowa opisują w tym przypadku najwyższą i najniższą pozycję ćwiczenia. Nie? W każdym ćwiczeniu mamy przynajmniej jeden model i na przykład wyciskanie sztangi nad głowę, czyli military press, albo inaczej wyciskanie żołnierskie, zawiera jeden wzorzec. Nie? Ok. Na upartego, jakby odnosząc się do grafiki Starretta, moglibyśmy powiedzieć, że dwa, no bo jest tutaj jeszcze ta rotacja, op, w ten sposób. Nie. Dobra, to już na upartego. Przysiad ze sztangą nad głową, tutaj mamy dwa wzorce, nie? Czyli overhead, nie? Ręce nad głową, no i przysiad, op, o którym mówiliśmy. I ono łączy już wzorzec barku z wzorcem biodra. Grafika. To jest właśnie Kelly. To jest ten gość od książki. No i spójrzcie, jak to wygląda. Mamy przysiad, ręce wysunięte do przodu, siad. Martwy ciąg, czyli z pozycji wyprostowanej, skłon. Okay. Pompka, wzorzec, push. Bardzo proste rzeczy. Tunel. Słuchajcie, jakby myślenie tunelowe jest bardzo proste w swoim założeniu i bardzo pomocne. Jakby jak sobie zaczynamy zdawać sprawę z tego, co zaraz wam przeczytam, no to do wszystkich ćwiczeń jakby podchodzimy z trochę większą świadomością. Nie, nie jest takie na hura wszystko, tylko faktycznie jakby ludzie zaczynają myśleć nad wykonaniem danego ćwiczenia, nie? Jeszcze przed wykonaniem go. Myślenie tunelowe zakłada, że musisz zacząć ruch w poprawnej pozycji. Sorry. Czyli wejście do tunelu, by móc go skończyć we właściwej pozycji jako wyjście z tunelu, nie? Jeżeli nie zaczniesz poprawnie, nie skończysz poprawnie,
Jeśli nie skończysz poprawnie, to nie zaczniesz poprawnie kolejnego powtórzenia. Na chłopski rozum. Okay? No i jakby zagadnienie, które bardzo chciałem poruszyć. Od wielu, wielu lat już można powiedzieć, zamknęliśmy się, trenerzy się zamknęli w takim pudełeczku nazwanym prosty kręgosłup. Ludzie, no kurczę, czy chłopaki z grafiki po lewej stronie, zapaśnicy, mają prosty kręgosłup, nie? W swoim sporcie. Czy jakby tam występują przepotężne przeciążenia, przecież to są silne konie, które sobą rzucają, a mimo wszystko te kręgosłupy są tam powyginane i nic im się nie dzieje. I kolejnym świetnym przykładem są właśnie szermierze. Nie? Tutaj jakby te ich pozycje w ogóle nie są związane z wzorcami ruchowymi, do których wielu trenerów tak dąży, tak bardzo chce, żeby były super poprawnie wykonywane. Kurczę, u szermierzy występują różnego rodzaju rotacje, wypchnięcia, nie? Wyciągnięcia tego kręgosłupa, barków. Totalnie nienaturalne, niewzorcowe pozycje przyjmują. Ludzie, no nie dajmy się zwariować, okej? Okay? Dajmy możliwość naszym ciałom do pokazania się od lepszej strony, może tak, albo pokazania, do czego zostały dostosowane. Czy zawsze mam poruszać się według wzorca? No i finalnie właśnie to, co zostało powiedziane przed chwilą, nie. Ciało posiada niezwykłe umiejętności adaptacyjne. Praca zgodnie z wzorcem ruchowym ma zabezpieczyć nas przed urazami i na przykład robienie martwego ciągu z obciążeniem, z kręgosłupem wygiętym w banana, nie? Faktycznie niesie za sobą ryzyko poważnej kontuzji. No kurczę, jesteśmy wygięci i dźwigamy na przykład ciężar równy masy naszego ciała, nie? No w moim przypadku 80 kg, 82, więc no faktycznie mogłoby mi się coś stać. Ten sam ruch bez obciążenia, na przykład skłon, żeby zawiązać but, nie stanowi totalnie żadnego zagrożenia. I to jest to, co jeszcze raz bym chciał powtórzyć, nie dajmy się zwariować. Nie? To jest mega, nasze organizmy są tak zbudowane, albo inaczej, ewolucja przystosowała nas do takich ruchów. Więc trzymajmy ten kręgosłup prosty podczas naprawdę ciężkich ćwiczeń, okay? Ale jakby poza nimi pozwólmy mu pracować, nie? On ma być sprężysty, on ma się giąć, wyginać w każdym kierunku. Po to jest zrobiony. Jak sama nazwa wskazuje zresztą, to jest słup kręgów, okej? Okay? Idziemy dalej. Rolowanie powięziowe. Czym jest powięź? No i właśnie, kojarzycie taką cienką błonkę pokrywającą na przykład pierś z kurczaka, nie? Obrabiamy sobie pierś z kurczaczka, jest taka błonka, niektórzy ją zrywają usilnie, niektórzy na nią w ogóle nie zwracają uwagi. No i to jest właśnie powięź. To jest jedna, jedyna struktura w naszych ciałach, która jednocześnie łączy ciało w całość, ponieważ znajduje się wszędzie, dosłownie, nawet na kościach, oraz dzieli je, czyli na przykład oddziela od siebie narządy wewnętrzne. Nie? Ma to sens. Całe nasze ciało jest otoczone powięzią. Każdy organ, każde pojedyncze włókno mięśniowe, wszystko. Okay? Tutaj jest graficzka, jak to wygląda w przybliżeniu. Jakby na pierwszy rzut oka to pajęczyna. Okay? Pajęczyna się klei. Powięź też. Nie? Tutaj mamy kolejne grafiki, które pokazują, jak to wygląda od wewnątrz, nie? Jakby pod skórą, co się znajduje. To jest właśnie powięź, moi drodzy. Temat dosyć świeży, naprawdę warto się nim zainteresować. Teraz rolowanie powięziowe. Definicja naukowa powięzi jest to miękkotkankowa, powięź jest miękkotkankową częścią składową tkanki łącznej, bo łączy, która wypełnia całe ciało ludzkie, tworząc nieprzerwaną, trójwymiarową macierz wsparcia strukturalnego, czyli jakby wspiera wszystkie inne struktury, wspiera. Przenika ona i otacza wszystkie narządy, mięśnie, kości i włókna nerwowe, tworząc unikalne środowisko dla funkcjonowania wszystkich układów ciała. Jeśli moglibyśmy, to jest ciekawa rzecz, słuchajcie, jeśli moglibyśmy wyciągnąć z człowieka samą powięź,
w jakiś cudowny sposób wyrywać samą powięź z danego ciała, to bylibyśmy w dalszym ciągu w stanie rozpoznać tą osobę, nie? Na podstawie struktury samej powięzi. Jest tak gęsta, przy czym to ciało bez powięzi po prostu by się wciągnęło, nie? Jakby zapadło. Rozlało jak woda, można powiedzieć. Czemu służy przed treningiem rolowanie? Słuchajcie, powięź posiada właściwości lepkoelastyczne. To znaczy, że jest jednocześnie lepka oraz elastyczna. No, innej definicji nie ma. Dlaczego? Ponieważ jest koloidem. Koloid to taka substancja, w której cząstki materiału stałego zawieszone są w cieczy i zasadniczo jest więc włóknem, jak i cieczą. Koloidem są też na przykład kremy, tak żebyście mogli sobie to zobrazować w jakikolwiek inny sposób. Kremy z jakimiś tam drobinkami, nie? Jest ciecz gęsta i drobinki ciał stałych w kremie. Co za tym idzie? Powięź, która przez dłuższy czas nie pracuje, na przykład podczas snu, przykleja się między innymi do mięśni, powodując globalne ograniczenia ruchu, to znaczy w całym ciele. Chodzi tutaj o to, że mamy w naszym ciele takie coś, co się nazywa taśmami anatomicznymi, nie? I na przykład jest coś takiego jak taśma anatomiczna tylna, która zaczyna się u podeszwy stopy, nie? Zaraz przy palcach, idzie sobie przez cały tył ciała, hop, 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 i przyczepia się tu, z przodu czachy, nie? To jest tylna taśma. I teraz może być taka sytuacja, że na przykład, co daje rolowanie przed treningiem? No właśnie, wyobraźcie sobie, że nasze mięśnie, czy twoje mięśnie działają na takiej samej zasadzie jak gąbka, nie? Pod wpływem nacisku ściskamy gąbkę, pozbywamy się z niej wody, ale kiedy rozluźniamy uchwyt, nie? No to gąbka zaciąga wodę z powrotem. No i tak samo dzieje się z mięśniami i powięzią, nie? Rolowanie wpływa na lepsze nawodnienie jednego i drugiego. To ma przełożenie na poprawienie ślizgu między nimi. Powięź się odkleja od mięśnia, jest bardziej ruchoma, a to ma przełożenie na jakość wzrostu zdrowego, o których sobie powiedzieliśmy przed chwilą. Więc jeżeli mamy mięsień, buła i powięź przyklejona, to jeżeli sobie rolujemy to za pomocą wałeczka, za pomocą piłeczki, za pomocą podwójnej piłeczki, czyli duobola, mniejszej piłeczki, albo butelki od wina, bo też się nada, albo rurki PCV, bo też jest spoko, ma być twarde i ma się kręcić. No właśnie, jeżeli sobie rolujemy taki mięsień, to powięź zaczyna się odklejać. Jak się zaczyna odklejać? Robi się przestrzeń między jednym a drugim, czyli między mięśniem a powięzią. Mięsień zyskuje trochę miejsca, nie? Jest bardziej ruchomy, czyli ma lepszy zakres. No i teraz tak, przypomnij sobie wcześniejsze zagadnienie, wzorce ruchowe. Jeśli powięź będzie bardziej ruchoma, to co zostało właśnie powiedziane, zyska swobodę. Automatycznie będzie to miało przełożenie na jakość wykonywanych przez nas ćwiczeń. Może zdarzyć się sytuacja, że przed rolowaniem twój przysiad będzie średni, nie? Coś tam będzie ciągnęło, nie będzie zbyt głęboki, jakiekolwiek inne jeszcze czucie może występować i po rolowaniu jakość ćwiczenia może być lepsza. Trzeba znać mięśnie, które będą pracowały podczas wykonywania danego ćwiczenia i to na nich należy przede wszystkim popracować z wałkiem. Nie? No i to, co zostało wspomniane, butelkę od wina też się nada, no problem, od piwa też, każda. Jak się rolować? Wiedząc na przykład, że podczas siadu pracują przede wszystkim kończyny dolne, popracuj nad mięśniami takimi jak pośladkowe, jakby odnosząc się do przysiadu, czworogłowe uda, dwugłowe uda, czyli przód, tył, nie? Oraz te, które są jakby w bezpośrednim połączeniu z nimi, czyli na przykład brzuchate łydki, czyli łyda po prostu, odcinek lędźwiowy kręgosłupa, no i nawet cały grzbiet. Ja osobiście bym też przerolował, ponieważ jest to tylna taśma anatomiczna. No i takie 30-60 sekund na jeden mięsień wystarczy. Będzie naprawdę spoko. Nie trzeba się tutaj bawić w kilkominutowe sesje, ponieważ wtedy to już nie jest rolowanie takie powięziowe, przedtreningowe, rozgrzewkowe, tylko to jest już walka na spiętych mięśniach, praca na spiętych mięśniach. Wtedy bardziej działamy nad tym, żeby je porozluźniać. Działamy na punkty spustowe i tak dalej.
No i piąty punkt, nagrywaj się, proste, nie? Mega, mega prosta sprawa, bardzo rzadko spotykana przeze mnie na siłowniach. Słuchajcie, no nie wszystko jesteśmy w stanie wyłapać, patrząc tylko w lustro. Okay? Wiele rzeczy związanych z techniką ćwiczenia wyłapiemy dopiero po obejrzeniu nagrania, więc odpal sobie tą kamerkę, nagraj się w zwolnionym tempie, nie? Przeanalizuj wykonywane ćwiczenie w odniesieniu do wzorców ruchowych. Masz to właśnie jakby przedstawione i postaraj się wyłapać momenty, nad którymi możesz popracować. Obserwacja, okej? Okay? Mega, mega prosta rzecz i niezwykle poprawiająca jakość naszego treningu. Moi drodzy, połączcie kropki, okej? Okay? Wszystkie dosłownie powyższe zagadnienia, które wam przedstawiłem tutaj, łączą się ze sobą w bezpośredni sposób. I teraz tak, nauka oddychania ma wpływ na jakość pracy z core, ponieważ elementem core jest przepona. Umiejętna praca z core ma wpływ na jakość wykonywania ćwiczeń zgodnie z wzorcami ruchowymi, nie? Zróbcie siad bez napięcia core i zróbcie siad z napięciem core. Jeśli czujesz, że musisz poprawić wzorzec, wykorzystaj wiedzę na temat rolowania, okej? Okay? Wałkujemy mięsień, powięź się odkleja, poprawia się nasz zakres ruchomości. No i nagrywaj się, żeby mieć kontrolę, w jaki sposób wykonujesz dane ćwiczenie. Tadam. Proste rzeczy, jest ich 5, a znacząco wpływają na jakość treningu. No i moi drodzy, dziękuję za uwagę. Jeszcze raz się przedstawię, Jakub Staniszczak, trener personalny oraz instruktor treningu funkcjonalnego. Mam nadzieję, że te kilka informacji wam się przyda. Zapraszam do kontaktu. Dziękuję.